Witam, nazywam się Dariusz Stajnewicz, jestem tutaj właśnie animatorem na tym obiekcie sportowym. Łącznie razem z klubem Akademia Taekwondo Virtus w Łomazach organizujemy po raz kolejny rajd rowerowy dla dzieci i tak zwanych dorosłych i rodziców. No to teraz od początku. Obiekt sportowy to Orlik. Tak, dokładnie. Wakacje i masz pełne ręce roboty. Tak, zgadza się. No niestety taki okres, albo bardziej stety, okres to wakacyjny. Dzieci, żeby troszeczkę wyrwać ich z domu, organizują właśnie rajd. Tak samo są organizowane różnego rodzaju inne zajęcia na obiekcie sportowym. A dzień dzisiejszy, sobota, ładny dzień, troszeczkę rowerem pojeździmy. We współpracy dzisiaj ty, czyli Orlik i ty, i Akademia Taekwondo Virtus, i zaprosiliście mieszkańców gminy Łomazy, i tych młodszych, i tych starszych, na wycieczkę po gminie Łomazy. Dokładnie. Do kogo jest skierowane to dzisiejsze zaproszenie i jak będzie wyglądała dzisiejsza trasa? Zaproszenie skierowane do wszystkich, tak wcześniej powiedziałeś, jest skierowane do mieszkańców gminy Łomazy, zarówno też dla osób, które trenują w Akademii Taekwondo Virtus w Łomazach. Dzieci, rodzice, mieszkańcy gminy Łomazy. Turyści też. Dokładnie, oczywiście. Jak wygląda trasa? Trasa wygląda następująco: przez okoliczne tutaj miejscowości w gminie Łomazy. Kozły, Korczówka, Bielany, to są właśnie miejscowości, mniej więcej trasa około 20 km. Wracacie i gdzie się zatrzymujecie? Zatrzymujemy się na stadionie w Łomazach. Tam będzie ognisko, będzie można chwilę odpocząć, posiedzieć, porozmawiać. Dodajmy dla tych, którzy być może to się dopytywali, oczywiście nie na samym środku stadionu będzie to ognisko, ale w punkcie tym tak zwanym wypoczynkowym, rekreacyjnym. Dokładnie. Gdzie jest rusztek, gdzie jest grill, gdzie są miejsca do tego, aby z tego skorzystać. Tak, zgadza się. Powoli ludzie się zjeżdżają. Jak na razie oceniasz frekwencję? Tak jak było w tamtym roku, frekwencja jest praktycznie dwa razy większa niż w tamtym roku. Miejmy nadzieję, że jeszcze ktoś dojedzie i będzie nas naprawdę dużo. Życzyć Wam dobrej pogody pewnie. Dobrej pogody? Szerokości. Szerokości. Udanych wakacji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. We'll be right back.